Zaczyna się nowy rok, są nowe postanowienia i bardzo dużo ludzi zdecyduje się na zakup świetnie wyglądających suplementów i na indywidualną dietę od trenera personalnego, który posiada kilkaset tysięcy obserwujących na Instagramie. I mógłbyś pomyśleć, że taka osoba jest na dobrej drodze, żeby zmienić swoje życie. Otóż rzeczywistość jest opozycyjna. Taka jednostka nie przybliżyła się do zmiany, tylko kupiła iluzję, żeby się lepiej poczuć. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy, co faktycznie może Ci pomóc, a co tylko oddala Cię od celu. Zacznijmy od definicji suplementu diety. Według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006 roku, suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będące skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzony do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach. Mówiąc prościej, suplementy diety są specyficzną kategorią żywności. Ich stosowanie uzasadnione jest jedynie w określonych przypadkach. Pojęcie suplement diety może brzmieć fachowo w sensie medycznym, natomiast zgodnie z prawem suplementy diety są żywnością. Podobnie jak inne produkty tej kategorii, np. Na nabiał czy warzywa, suplementy diety zawierają określone substancje odżywcze, jednak w bardziej skoncentrowanej formie. Pełnią tylko i wyłącznie formę uzupełniającą i bez jedzenia są zupełnie bezwartościowym produktem. Natomiast warto podkreślić, że suplement diety nie jest lekiem, nie leczy i nie jest to jego funkcją. Więc jeśli zobaczysz reklamę suplementu na trądzik, to Cię nie wyleczy. Jeśli zobaczysz, że jakiś suplement wygra z otyłością, to również jest przede wszystkim żerowanie na problemach danej osoby. Teraz skupmy się na tym, jakie funkcje ma jedzenie. Po pierwsze, energia. ATP to organiczny związek chemiczny, stanowi nośnik energii chemicznej używanej w metabolizmie komórki. W naszym organizmie, w celu wytworzenia ATP, konieczne jest przeprowadzenie serii reakcji chemicznych z przechowywanych i spożytych substratów energetycznych. Mówiąc prościej, ATP powstaje ze zjedzonych kalorii, jak i aktualnych zasobów energetycznych, jakie nasz organizm posiada. Na przykład glikogen i tkanka tłuszczowa. W dużym skrócie ATP można nazwać walutą energii. Można ją wymienić na coś, czego potrzebujemy do funkcjonowania. Żeby poruszyć jakąś częścią ciała, czy przemieścić się z jednego miejsca w inne, potrzebujemy mięśni, a te potrzebują się kurczyć i rozkurczać, aby wykonać dany ruch. One z kolei wymagają ATP. Może nie dosłownie kurczenie i rozkurczanie, a te wszystkie procesy, które zachodzą w mięśniu, dzięki którym nasz mięsień to robi. Każda czynność, jaką nasz organizm wykonuje, potrzebuje ATP. Bicie serca, oddychanie. W naszym organizmie istnieją setki, jak nie tysiące procesów, do których używany jest ATP. Po drugie, rola białek w organizmie. Dostarczanie białka z żywnością jest niezbędne, aby utrzymać prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Ilość białka w ciele dorosłego człowieka wynosi około 10 do 14 kg, a co najmniej 300 gram ulega wymianie w ciągu doby. Synteza nowych białek zachodzi zarówno z wykorzystaniem białek ustrojowych, jak i tych dostarczanych z pożywieniem. Białka służą do odbudowy zużywających się tkanek. Są podstawowym składnikiem krwi, limfy, mleka, hormonów i enzymów wchodzą w skład ciał odpornościowych, utrzymują właściwe pH płynów ustrojowych, stanowią nośnik niektórych witamin i składników mineralnych oraz biorą udział w regulowaniu ciśnienia krwi. Odpowiednia ilość białka jest także niezbędna, by organizm mógł rozpocząć procesy syntezy. Jeśli nie dostarczymy sobie odpowiedniej ilości białka z pożywieniem, nasz organizm nie będzie w stanie zregenerować włókien mięśniowych uszkodzonych podczas treningu i ich nadbudowywać. Po trzecie, rola tłuszczu. Mogły się nasłuchać, jaki to tłuszcz jest zły i powinieneś go unikać, jest to jednak po prostu nieprawda. Tłuszcze, inaczej lipidy, pełnią istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Występują one w wielu produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Są niezastąpione składnikiem pokarmu dla ludzi. Powtórzę, niezastąpionym. Tłuszcze o wysokiej jakości odżywczej wspierają m.in. działanie systemu nerwowego, obniżają poziom cholesterolu, wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego odgrywają ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu struktur błon komórkowych, chronią ponadto narządy wewnętrzne przed uszkodzeniem oraz uczestniczą w procesie przyswajania witamin A, D, E i K. W wyniku utleniania kwasów tłuszczowych powstaje ATP, wcześniej wspomniane paliwo dla mięśni. Tłuszcze są odpowiedzialne głównie za odpowiedni stan naszego zdrowia. Prawidłowo funkcjonujący układ nerwowy, hormonalny i immunologiczny jest potrzebny nie tylko ludziom dbającym o sylwetkę, jednak zły stan zdrowia, szczególnie defekty układu hormonalnego, może wpłynąć negatywnie na procesy odchudzania i budowania masy mięśniowej. Po czwarte, woda. Powszechnie wiadomo, że odpowiednie spożycie wody jest bardzo ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Uważa się, że stopień nawodnienia ma wpływ nie tylko na stan naszej skóry, nastrój, funkcje kognitywne, pracę nerek i innych organów wewnętrznych, lecz także na termoregulację i zmiany w masie ciała. Woda pełni także funkcję rozpuszczalnika w wielu reakcjach biochemicznych, pomaga usunąć szkodliwe substancje z organizmu, zapobiegając intoksykacji. Jest także transporterem dla wielu składników odżywczych, co może być szczególnie ważne dla sportowców. Zalecane spożycie wody zależy m.in. od płci, masy ciała, składu diety, stanu fizjologicznego człowieka, aktywności fizycznej, a także temperatury otoczenia i klimatu. EFSA, European Food Safety Authority, rekomenduje spożycie wody na poziomie 2 do 2,7 litra dla kobiet i 2,5 do 3,7 litra dla mężczyzn. Utrata wody poprzez indukowana treningiem może prowadzić do hipowolemii, czyli stanu, w którym łożysko naczyniowe nie zawiera wystarczającej ilości krwi, co może mieć przełożenie na wyniki sportowe. Budowanie masy mięśniowej wymaga wprowadzenia diety hiperenergetycznej, co wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na wodę na skutek zobligowania organizmu do przetworzenia większej ilości składników odżywczych. Sportowcy siłowi wykazują wyższe zapotrzebowanie na białko i w większości przypadków stosują diety wysoko węglowodanowe, co przekłada się na zwiększoną podaż płonnika w diecie. Należy wziąć pod uwagę fakt, że dietetyczne spożycie białka indukuje wzrost diurezy, a błonnika wzrost wydalania wody skałem, co bezpośrednio Przekłada się na zwiększenie zapotrzebowania na wodę. Zapotrzebowanie na energię, białko, tłuszcz i wodę jest sprawą zupełnie indywidualną. Im dłużej oglądasz ten odcinek, tym bardziej uświadamiasz sobie, że kupno indywidualnej diety od sławnego trenera personalnego z Instagrama nie ma najmniejszego sensu. Niemożliwe jest obsłużyć kilka tysięcy osób miesięcznie indywidualnie, dlatego są sprzedawane diety tak zwane kopiuj w klej. Każdy dostaje to samo, czyli pięć posiłków z losowymi produktami wybranymi według własnego widzimisię. System żywienia oparty na pięciu posiłkach wysoko dowoda nowych dziennie jest szkodliwy, ale to temat na inny odcinek. Zapytasz, jak to możliwe? Przecież taki trener zawsze wrzuca zdjęcia swoich klientów i ich przemian. To bardzo dobra strategia marketingowa. Nieliczny procent pokazywać jako dowód skuteczności, a resztę, której to nie pomogło lub zaszkodziło, zamieść pod dywan. Też osoby, które nie będą mieć efektów na tej samej diecie, będą obwiniać samych siebie, a nie słownego trenera personalnego, co też jest bardzo dużym problemem. Możemy to powiedzieć głośno, że system żywienia sprzedawany jako indywidualna dieta przez popularnych trenerów personalnych to po prostu oszustwo. Niemożliwe jest obsłużyć kilkanaście tysięcy osób miesięcznie indywidualnie. Przykładowo przy tym odcinku pomagała Wicka Agata Winkowska, która jest dietetykiem i trenerem personalnym, pomimo że nie ma tysięcy obserwujących, to ma coś, czego nie mają sławni celebryci. Indywidualne podejście. Właśnie takich osób szukaj do pomocy, jeśli chcesz wydać pieniądze, to tylko u ludzi, którzy mają dla Ciebie czas i chcą dla Ciebie dobrze, a nie tylko zgolić z Ciebie kasę. Kiedy już będziesz wiedział, jak będziesz trenować i jak będziesz jadł, to możesz zdecydować się na dodanie jakiejś suplementacji, ale warto pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, nie stosuj suplementów diety na chybił trafił. Nic ci to nie da. Najczęściej ludzie kupują suplementy na podstawie reklam, bo ładnie wyglądają lub dobrze wygląda osoba, która reklamuje. Takich rzeczy nie rób. Po drugie, nie diagnozuj swojego stanu zdrowia, a nie zdrowia twojego dziecka w przypadku matek na podstawie reklam. Te same objawy, m.in. przemęczenie, apatia, brak apetytu, brak energii, mogą mieć różne przyczyny, niekoniecznie związane z brakiem magnezu, witamin lub innej substancji sugerowanej przez reklamę. Po trzecie, w przypadku zdrowia nie jesteś każdym ani przeciętnym każdym rodzicem, przeciętną osobą powyżej 60 roku życia czy każdym sportowcem. Reklamy często odwołują się do stylu życia lub wieku, uzasadniając konieczność suplementacji. To, że jesteś aktywny fizycznie, czy też ukończyłeś 60 rok życia, nie oznacza, że brakuje ci konkretnej substancji odżywczej. Po czwarte, suplementami diety nie zastąpisz posiłku lub właściwego, zrównoważonego sposobu odżywiania. Nie zastąpisz nimi również aktywności fizycznej czy zdrowego stylu życia. Po piąte, naturalne nie zawsze oznacza zdrowe i w pełni bezpieczne, co mogą sugerować reklamy. Przechodząc do działających suplementów potwierdzonych naukowo. Po pierwsze sok z buraka, naturalny suplement. Charakteryzuje się wysoką zawartością azotanów nieorganicznych, których zażywanie skutkuje zwiększeniem poziomu tlenku azotu we krwi. Wysokie stężenie tlenku azotu powoduje poszerzenie się naczyń krwionośnych i poprawia przepływ krwi. W konsekwencji mięśnie stają się lepiej odżywione i poprawia się ich zdolność do skurczu. Niewątpliwie przynosi to pozytywne efekty przy wysiłkach korzystających w dużej mierze z energii tlenowej o stosunkowo niskiej intensywności. Uważa się, że suplementacja soku z buraka może skrócić czas odzyskiwania pokładu fosfokreatyny do 2 minut, co może przełożyć się na skrócenie czasu trwania treningu, a także zmniejszać ilość pojawiania się w organizmie metabolitów powodujących zmęczenie, co z kolei przekłada się na możliwość wykonania większej ilości powtórzeń w serii. Azotanom nieorganicznym zawartym w soku z buraka przypisuje się także zdolności do zwiększania zaopatrzenia komórek wapń, co skutkuje zwiększeniem siły skurczu mięśniowego. Po drugie kreatyna. Żeby wspomóc organizm w syntezie ATP możesz stosować kreatynę. Należy jednak zaznaczyć, że występuje ona także naturalnie w pożywieniu, a konkretniej w mięsie, w szczególności wołowinie i jagnięcinie. Zatem najlepsze rezultaty indukowane suplementacją zaobserwować można u wegan i wegetarian. Kreatyna jest suplementem przynoszącym największe korzyści dla wysiłków krótkotrwałych beztlenowych. Wykazuje ona wpływ na poprawę wydolności nerwowo-mięśniowej i prowadzi do korzystnych zmian morfologicznych w tkance mięśniowej. Monohydrat kreatyny jest formą najczęściej opisywaną w literaturze naukowej, a co za tym idzie najlepiej przebadaną. Suplementacja tą formą prowadzi do zwiększania poziomu fosfokreatyny w mięśniach i poprawy wyników sportowych w wysiłkach o wysokiej intensywności, a co za tym idzie poprawy sylwetki przez rozwój włókien mięśniowych szybko kurczliwych. Pomimo faktu, że kreatyna jest obecna w pożywieniu, zaleca się jej suplementację, ponieważ ilości zawarte w diecie nie są w stanie pokryć rekomendowanej dawki rzędu 3 gram u większości osób. Po trzecie, beta-alanina, czyli kwas 3-aminopropionowy, to jeden z podstawowych aminokwasów budujących białka. Jest składnikiem dwupeptydu karnozyny. Przez zwiększenie stężenia karnozyny pH komórek dłużej utrzymywany jest w optymalnym zakresie, co zmniejsza podatność na zmęczenie. Po syntezowaniu, aminokwas ten transportowany jest do błony komórkowej komórek mięśniowych. W diecie dobrym źródłem beta-alaniny jest czerwone i białe mięso, w szczególności filec piersi kurczaka i dobrej jakości wołowina. Stosowanie beta-alaniny ma na celu głównie zwiększenie wydajności beztlenowego systemu energetycznego, co zostało potwierdzone w wielu badaniach naukowych. 28-dniowa podaż beta-alaniny w dawce 4 do 6 g dziennie zwiększa poziom karnozyny w komórkach mięśniowych o 60%. W innym badaniu dowiedziono, że 30-dniowa podaż tego aminokwasu w dawce 4,8 g dziennie zwiększyła o 22% ilość powtórzeń wykonywanych w treningu siłowym amerykańskich futbolistów. Po czwarte, witamina D. Pełni ona bardzo dużo funkcji w naszym organizmie. Najważniejszą z nich jest wspomaganie prawidłowego funkcjonowania układu kostnego. Głównym źródłem witaminy D jest synteza zachodząca w skórze pod wpływem promieniowania UVB. WHO zaleca suplementowanie witaminy D w ilości 2000 jednostek na dobę. Powinniśmy ją suplementować w okresie jesienno-zimowym, gdyż, jak się okazuje, nie da się zjeść słońca. W pożywieniu witamina D występuje w znikomych ilościach. Podsumowanie odcinka. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie zmiany życia lub sylwetki, to ostatnią osobą, do której powinieneś się zwracać, jest sławny celebryta z Instagrama. Od takiej osoby nie zaznasz indywidualnego podejścia. Dostaniesz dietę kopiuj-wklej, taką samą jak tysiące innych osób, które się do niego zgłaszają. Jeśli chcesz się zgłosić do kogoś o pomoc, to rekomendowałbym osoby mające mniejszą popularność, ale oferujące indywidualne podejście. Polecałbym wcześniej wspomnianą widzkę, Agatę Winkowską lub innego widza Krystiana Ściechowskiego. Jeśli sam jesteś dietetykiem lub trenerem i masz indywidualne podejście do klienta, to możesz się zareklamować w komentarzach. Jeśli uważasz odcinek za pomocny i wartościowy, to oceń, skomentuj, prześlij znajomemu i do usłyszenia w następnym odcinku.